i biegniemy. Zaraz się tu będą zapać, gdzie ty na lekcjach, lekcje są, a ty kurde biega po szkole, no biegam, biegam, bo hajs muszę robić, tak? Takie są fakty. Siemano łobuzy, witam was Spajdak z Laurims TV w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Bully. Ostatnio żeśmy skończyli kurka wodna, nie pamiętam na czym właśnie, to jest najgorsze, no ale dobra, mimo wszystko robimy stąd wydup i idziemy na dworek, bo tam czeka na nas jakaś pewnie misyjka. Zaiste tak się stanie, także zobaczymy co się dzisiaj wydarzy w tejże grze. Powiem prawdę, że kurczę, z miesiąc nie grałem w to, no bo siłą rzeczy z miesiąc nie grałem w to. Ale dobra, pójdźmy do tej gwiazdki na prawo, bo ona tak kurde troszkę na odludziu tak sobie jest. Także tam może być coś ciekawego, zaraz to zweryfikujemy. Biblioteka. Dobra, no to możemy wbić na bibliotekę. Start. Charakter sheets. Obejrzmy sobie sekwencję wprowadzającą do misji. Bunch of thieving jerks. What's up, Melvin? Ah, greetings. Jimmy, listen. Some ruffians took it upon themselves to steal my Grottos and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottos and Gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught. Role-playing is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? 10 groats. What? I mean 10 bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. Niechaj tak będzie. Dobrze, także mamy tutaj zrekoverować, czyli naprawić, tak? Zagubione kartki jakieś. Dobrze, to możemy to zrobić. Ha, 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 dobra, wskoczymy tu. No, rozumiem, że to się nie zakończy pozytywnie, także będzie trzeba parę mord obić. Oho, ho, ho, ho. Dobra, ale mimo wszystko kartkę żeśmy odzyskali i to tak naprawdę jest najważniejsze. Dobra, to w tym momencie możemy sobie powiedzieć, aż mnie noc zaswędzał z tego wszystkiego. Możemy sobie pobiec po następną kartkę. Rozumiem, że to z każdym chyba będziemy musieli mieć spinę albo ktoś będzie. O, frajer, pompka mała. No, to się będzie zaraz dobrze zachowywała. Kurde, morda obita będzie brawurowo. Nie ma bata. Chodź, 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 chodź. Ale patrzcie. Patrzcie, jaki kurde fafarafa. Dobra. Kurde, tam gumka była, olałem sobie temat, no ale jak widzicie, siła wyższa, tak? Nie ty, Pedrylu. Nie ty też, ty. Dobra. Dawaj kartkę. Ale patrzcie, no kurde, frajer dobry, nie? Tutaj zaczął wydupiać, nie miał odwagi, żeby stanąć się normalnie napierdzielać jak człowiek. Tylko bierze tutaj fafara fafuje. Nie lubię takich zachowań, bo naprawdę, ja tu lubię wjechać. Zgarnąć co mam zgarnąć, a tu już widzę, że będzie kolejny kurde zdupiacz zawodowy. Aha, a jednak kurde to już będzie normalnie napierdzielanie się. Także to to akurat jest najmniejszy problem, tylko trzeba uważać, żeby nie podszedł żaden kurde teacher. To się może źle skończyć, dobra. Mam anko. Co? Ten jeszcze mnie tu ma zamiar gonić? Nie ma takiej opcji. Po japie dostanie raz, drugi, trzeci. Oj, sorry, ziomek, nie chciałem się tutaj uderzyć. To było niechcący, bo to był mój, nie? Wiecie o co chodzi. Nie można tak się zachowywać wobec swoich ziomków. Dobra, mamy już 3 kartki. Musimy znaleźć już 4. Aby gruby miał kurde co robić, tak? Także ja tam pobiegnę, aha. Już chyba rozumiem, tam jest dzwoneczek, to chyba na lekcję trzeba biegać. To jestem tutaj trochę na przypale, tak? Bo zaraz mnie mogą kurde nauczyciele zgarniać. Ale póki co nie ma się czym przejmować. Będziemy szybko uciekać. I się zakończy to brawurowo, mam nadzieję. Aha. Nie, no
to załatwimy po prostu tak. I po temacie. Dziękuję, cztery kartki, dobra. Idę do Melvina. Gruby to Melvin, widzicie? Jak są napisy czasem, to i się można imion nauczyć. To jest bardzo ważne w tym wszystkim. Dobra. Potem będzie trzeba uderzyć na lekcję. Mam nadzieję, że to nie będzie lekcja angielskiego, bo oczywiście, kurde, nie spisałem sobie tych słów, co mi pisaliście w komentarzach. Będę improwizował. Elegancko. Cash jest. I sztosik. Dobra, trzeba wydupiać na lekcję. Nie ma bata. Odpalę sobie dechę, żeby było trochę szybciej. Jedź, 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 jedź. Dobra. A schodziszcze. I biegniemy. Zaraz się tu będą zapać. Gdzie ty na lekcjach? Lekcje są. A ty kurde biega po szkole. No biegam, biegam, bo hajs muszę robić, tak? Takie są fakty. Nie ma co ukrywać. Dobra. Wydupia, ja mam lekcję do zrobienia, a nie. Na górze, ojejku, boję się, że to będzie ten pierdzielony angielski. Już? Okej, muzyka, git. Git, przeżyjemy jeszcze. Są szanse. Now then, is everyone here? Excellent. Let's proceed. Dobra, to to pamiętam. Banał. Banał tu nie ma, w ogóle nie było się czym denerwować. To było do przewidzenia, że się uda to zaliczyć. Także tutaj to była krótka piłka z mojej strony. No i widzę, że całkiem prawie nie wyszło. Bardzo się cieszę, że się udało. Obejdzie się bez powtórki. Dobra, dostaliśmy jakąś tam koszulinę. No ale to w gruncie rzeczy tam zbyteczna sprawa. Dobra, lecimy zrobić kolejnego questa, tak? Opa, bęk. Wow, widzieliście? To tak się skacze. Tak się skacze, tutaj teksturka, bęk, tutaj tak. No, aha, nie głupio, nie głupio, nie głupio. Naprawdę wam powiem, że nie głupi skok był. Aha, dobra. Trzy gwiazdoliny, bardziej po lewej stronie. Ja od gwiazdek dzisiaj nie stronię. I myślę, że uda nam się dzisiaj wykonać jeszcze te trzy zadania, o ile nie będą jakoś przeklęcie trudne. Czyżby one były poza aha. Widzicie? Poza budynkiem. Dobra, trzeba wskoczyć na deskorolkę. Ale było trochę szybciej. Jak widzę, tutaj ruszamy na miasteczko. No a desce się bardzo fajnie śmiga, ja to lubię, no nie? Podoba mi się właśnie taki klimat, taki kurde ziomalski, fajnie, fajnie, taki młodzieniaszkowy. Fajna bardzo sprawa. Dobra, tutaj oczywiście samochody, policjanci i kamera się popsuła. Wróć, kamero. Dlaczego ta kamera mi się tak popsuła? Ej, złaź z tej deski. Coś mi się... Ej, no przecież coś kliknąłem? Dlaczego mi się ta kamera tak spartoliła? Dobra, już wszystko działa. Naklikałem. Naklikałem, norma, nie ma czym się przyjąć. Sorry, mordo. Tu muszę jechać. Proszę mi się do niej wpierdzielać w paradę. O, dobra, skoczymy sobie tutaj. A to są te boksingi, okej. Okay, to nie będzie problemu. Ja to ostatnio byłem kotem na tych boksach. Aha, i tutaj rozumiem, że musimy wbić gdzieś, coś, jakoś. Pięterko, góra, dobra. Wszystko jasne. You need aquaberry sweater. You can buy aquaberry in clothing store in Old World Way. Dobra, musimy znaleźć, kurczę, ten sklep. Dobrze by było to zrzutować jakoś na mapę.
i zobaczyć, gdzie ten sklep jest. Dobra, my jesteśmy tu. Nie powiem, żeby sklep był daleko, bo jest niedaleko. Jeżeli idę w dobrym kierunku, to idę dobrze. Jeżeli idę w złym kierunku, to idę niedobrze. Bardzo dobrze idę. Dobra, Aqua coś tam. Także Aqua Bear, no tak, jest nawet napisane. Brawo, Pajduś. Hello. Hello. Tak, poproszę. Mordo, daj mi to. Puchase, tak. Aqua Bear, tak. Sweater. O kurka, wodna, nie pamiętam. Dobra. Myślę, że będzie git. Kupuj. Elo, elo. 350, git. Dobra, zobaczymy, czy to chodziło o to, kurde, no i widzicie, bo to jest takie, ja zawsze przeczytam pierwszy wyraz, drugiego już nie i się robi problem. Jeżeli on mi każe zaraz, kurde, się wracać i kupować coś innego, nie powiem, będę musiał się zdenerwować, ale póki co jeszcze nie muszę. Także się uspokójmy wszyscy. Jedź, jedź. Jedź, mordo. Dobra, jedzie. Kurde, trzeba się trochę czasem, wiecie o co chodzi, no nie? Wyluzować. Te nerwy nam dużo nie pomogą. I kurde, ale coś czuję, że będę musiał bez kitu się wziąć i cofnąć. Nie. DX, mogę zacząć, git. Czyli jednak przekminiłem dobrze temat. Jestem z siebie dumny. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Przekaz jajcowy. Także, no, jestem ciekawy. Dobra. Take eggs to the tag house. Wróć. Wróć. No nie, nie to, łapa. Dobra. Wołujemy rower. Elo, elo, nara. Jadę, kurde, tutaj do chałupy, do punktu X. Do punktu X trzeba pojechać, wydupiać, bo ja tu jadę. Dobra, czekajcie, kurka, wodna, zgubiłem się za mapa. Aha, tu jesteśmy. Przyciśniemy schodami, będziemy blisko punktu X. Mam nadzieję, że dasz radę, mordo, wjechać po schodach. Aj, zwaj, draj, policaj. No i to mnie nie lubią. Ja ich zresztą też niekoniecznie. Fuck. Siema. Minąłem się z panem policjantem. Mam nadzieję, że tu gdzieś będzie wjazd na ten kwadrat. Jest. Ok. Jak oni doszli tak szybko? Got the eggs, Hopkins? You bet. Then give them to me. Take them. Smashing. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this pauper. Zrobił się problem. Powiem wam, że zrobił się problem.
Kurde, miało być pięknie brawurowo zjawiskowo, a tu się okazało, że frajery krążą. Tu jakiś leszczyk barowy stoi. No dobra, ale spróbuję mu obić papę. Mam nadzieję, że reszta nie podejdzie do niego z pomocą. Idą! Kurka wodna, dobra, bierz klucz, bierz klucz. Bierz klucz. Bierz klucz, nie, trzeba będzie ich po... No ale nie mam życia. Fuck. Nie jajca, dobra. Dobra, otwieraj. Z dupa! Udało mi się. Dobra, respekt minus 10. Ale się udało. Emocje były, trzeba przyznać, że emocje były. Dobra. A, jak przytrzymasz, to widać, co się dzieje za tobą. No ciekawa, ciekawa informacja. Dobra, prawda wygląda następująco. Trzeba odpalić deskę, bo kurde, mimo wszystko wypadałoby wrócić na kwadraturę, bo już jest późno, tak? Się trochę kimnąć, jakby nie patrzeć. Tylko zaraz, zrzutuję mapę, mapisze, on mi mówi, że jestem... Jestem... Gdzie jest, kurde, ta szkoła? Szkoła jest tutaj, dobra. Źle jadę. Ewidentnie bardzo dobrze. A może zrobimy kolejnego questa jeszcze? A tak po ciemaku? Kurde, bo zaraz będzie... Dobra, jak już jesteśmy tutaj, to już po prostu zróbmy to, co mamy do zrobienia tutaj. Movie tickets. Nie, bo trochę się cykam, no nie, że będzie zaraz jakaś muka przypał i nas odholują, ale nie ma co płakać jeszcze. Hey, Jimmy Hopkins. Do I know you? No, I'm Pinky, but I know all about you. Everybody's talking about you. Everybody says that you're mean and angry and you like fighting. Huh. Gary said you're so mad because you're sexually confused. Yeah, well, Gary talks a lot of crap. Oh, I know. I don't like him. He likes to torture people. So what? He's not gonna torture me. Well, I'm glad you're not sexually confused. Really? Yeah. I like you, Jimmy Hopkins. Oh, yeah? But I need you to do something for me. What a surprise. I'm last in line, and this movie means everything to me. I'm gonna get terrible seats. Can you please get rid of all these people for me? Please, Jimmy? What's in it for me? I'm a princess! Oh. And I need people to do things for me! So hurry up, because I want to be first! Oh man... Alright. Dobra, coś się przykmini. Mało lata, nie ma co się denerwować. Dobra, idę i umać rower. No dobra, oni wpartolili mi. Plan był dobry, trzeba to zrobić jeszcze raz. I buta! I wracamy. No, póki co idzie bardzo zjawiskowo. Okej, wróciłem. Mamy zagadać ładnie. Jakbym miał czekoladki, to bym ci dał. Mordo, muszę przyjechać po czekoladki. To jednak kawałek drogi jest. No, jeszcze z moim, kurde, znajomością tej mapy. To jest bardzo duży problem, nie powiem. A to trzeba uważać na wszystko, bo tu cały czas coś, ktoś się dzieje. Dobra. Jeszcze będzie trzeba pewnie kupić te czekoladki, co się wiąże z wydaniem hajsu. No dobra, to nie kosztuje dużo. Kupimy sobie ich więcej, to zawsze na pannę się przydadzą. Te pudełka. Dobra, idziemy oddać jej te czekoladki. Ja pierdzielę, jaka pogrzana misja w ogóle w kosmos, nie? Też tak czujecie? No właśnie o tym samym mówię. Dobra, wyrzucamy bajkla. Kochaniutka, mam czekoladki dla ciebie. No i propsik, dobra, dobra. Ojej, jeszcze muszę gdzieś za... No chodź. Chodź, małolata. Wolno idziesz, ale mam nadzieję, że dotrzemy tam. Umiesz biegać? No to dobrze, bo mi się nie chce z nią iść. Dobra, gumeczkę sobie zebrałem. Elegancko. Dobra.
No już, 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 już. Już, wystarczy, już. Git, git, malina. Elegancko, wracamy tam. Dobrze, 15, dobra, zwróciło się za czekoladki, ale widzę, że tutaj chłopaki dosyć agresywnie do mnie podchodzą. Także chyba tutaj miłości nie będzie. No nieważne, dobra, biorę rower i wypierdzielam stąd. Mocna zdupa, mocna zdupa, mocna zdupa. Trzeba wracać na kwadraturę, ej, bo już kurde naprawdę jest późno. No ja tu cały czas siedzę i zamulam, abym kurde poszedł w to kimono w końcu. Wypadałoby mimo wszystko się udać tam. Gdzie ja? Się wpartoliłem. Ej, nie chciałem tu. Idź no do kimalni. Idź no do kimalni. A, dobra, bo mamy przecież tą kurde chałupę z latarnią. Ostatnio co żeśmy załatwili. No, ja zapomniałem zupełnie o niej. Jak się tam kurka dostać? Tego jeszcze nie przemyśliłem. Tego jeszcze nie przemyśliłem, ale spróbuję tutaj z tej skoczni sobie skoczyć. O, sztosik. No ta, chałupa, latarnia, to te klimaty. Ej, ej, wydupię, mordo, nie będziemy gadać. Ja muszę iść w kimono, a nie, bo już jest późno. Już jest późno i nie może tak być, że kurde, ja tu będę sobie chodził i palił Jana, tak? Także... Dobrze, no zapisać możemy, oczywiście. Nie ma przeciwwskazań, tylko kurde, spanko, spanko. Jest takie wyro? Nie chcę playować w game'a. No dobra, deseczka nam się przyda. A tu nie ma w ogóle gdzie kimnąć. Trochę Czy ja jestem już naprawdę taki tępy, że ja tu nie widzę łóżka? No nie ma. Nie ma, ewidentnie tu nie ma żadnego wyrka. Nie, jest. Kurde, stało takie, w ogóle to nie było podane do łóżka, wiecie o co chodzi? Dlatego taki, kurde, byłem trochę zniesmaczony. Patrzę, kurde, jest, że niby spanko, a tak naprawdę patrzysz, a nie ma nigdzie spanka. A jednak to spanko jest. Dobra, trzeba wyjść stąd. No zaraz będzie trzeba lecieć na zajęcia, ale zanim zrobimy zajęcia, to oczywiście zrobimy jakieś zadanko jeszcze. Co było wszystko na propsiku, tak? Dobra, bieraj te. Rovera. Fajnie, bo czasem gra zadziała w tych 60 klatkach i wygląda to naprawdę fajnie. Szkoda, że tylko czasem. Dobra, przejdziemy się tędy. Nie, no tutaj widzę, że już nic nie ma. Także wszystko będzie się kręciło gdzieś tutaj. To jednak będziemy musieli jechać teraz do tego karniwala całego. Tutaj pod mostem, bo innego zadania nigdzie nie ma na oku. A tak nie może być, że będziemy jechali bez zadania, tak? Mam nadzieję, że uda się jakoś. Bez biletów nie wejdziemy. Bez biletów nie wejdziemy. Trzeba kupić bilet. Okej, okay, się udało. Elegancko. Przecież to wyjście jest. Tu jest wejście. Brawo, Pajdak. A, wklejamy się. Strasznie dużo rzeczy. Tu jest dużo szczególików. Ciężko mi jest ogarnąć to. Start small offenses. Zaczniemy. Hey, lady, you okay? No, I'm not okay! Look at this! It's just a garden gnome. No, it's not! It's an insult! It's a joke! It's demeaning! I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this! This is so degrading! Is there something I can do to help? Smash them! Smash them all! Old Bullwoodville's full of them! Please, I'll even pay you! Just make it stop hurting! What the fuck? Skrzaty mamy zabijać. Już coraz gorzej jest z tą grą. Kurde, skrzaty mi każą zabijać za hajs. No niby spoko, ale... Garden and destroy them. No dobra, ja bym to zrobił, tylko że kurde, fajnie jakby one jakoś były otagowane. Cokolwiek, ja tu nie widzę żadnego.
mam nadzieję, że ja tu nie muszę wbijać w każdą atrakcję. No nie, no to nie miałoby sensu. Dobra, szukajmy ich. Nie, no to jest czysto. Aha, jak się wyjdzie, to już może nie być czysto. No dobra, no niby wszystko spoko. Ale naprawdę to jest bardzo trudne zadanie do wykonania. Znaczy, no ja jestem ślepy, no nie? Ja zapewne one tu gdzieś są, a ja ich nie widzę. Także po prostu sobie tutaj pochodzę. Opalę Jana, chyba że to trzeba bez kitu w tych konkurencjach robić. Tutaj jak widzicie, nic nie widać. Nie, no to jest strzelanie takie normalne, tak? To jakby misja w misji będzie. Nie. Znaczy sobie strzelimy oczywiście, nie? Aha. No kurde, taki za nie strzelasz jest brawurowy. Że nic nie trafię, nie? Daj spokój. Mordo, idę od ciebie. Idę od ciebie, ja muszę szukać skrzatów, a nie. Jakieś palenie Jana. Chciałem być spoko, nie? Dobra, out. Bo już widzę, że mnie tutaj szukają. Nie, no tu nie ma ich w ogóle. Nic z tych rzeczy. Się zaraz ten, kurde, kończy. Cały cyrk. Nie ma tu nic takiego. No ma jakieś zajawki, że to coś niby jest. Tak naprawdę tu nic nie ma. Generalnie to trzeba po prostu wydupieć stąd i lecieć na lekcję. Tak będzie na propsie. Nie no, pustelnia ewidentnie. Dobra, odpalaj deskę. Wydupiamy stąd. Bo się zapędziłem w jakiś rożek teraz. Także jest problem. Dobra, lecimy tutaj na lekcję. Wypad robimy. Którędy tu będzie ten wypad? Jeju, ja jestem tak słabo, zawsze ogarniam teren, że to jest głowa mała. Dobra, mam nadzieję, że to będzie tędy. Zdecydowanie tam. Dobra, to są bramki. Otwieraj. Buta wjechał. Co jest słowo dopiero? Dobra, bierzemy ten rower, bo to jest chyba nawet ten nasz. Znaczy, no, ej, no, już myślałem, że się zaciął. Trzeba jechać na lekcję. Póki co mamy, kurde, sporo zaległości. Za dużo jest tych zadań, za mało robię ważnych rzeczy, tak? Zaraz lekcja się skończy i będzie przypał, kurde, O tym mówiłem. Jeszcze mnie wywalą ze szkoły. Dobra, wróćmy tam na swoje poletko, że się tak wyrażę, i po prostu zobaczymy, co tam się dzieje, i tam już się będzie trzeba zapisać. Kurde, dziwna ta misja z tymi skrzatami. Ja jestem, kurde, za tępy, nie ogarnąłem jej zbytnio, nie powiem. Także tutaj to w gruncie rzeczy, no nie wiem, po co ja tu wjeżdżam, jakie ja tutaj nic nie mam do zrobienia, tak? Bo mi tutaj wszyscy ścigają mocno. Dobra, zsiadaj z tego, zsiadaj. Mordo, dobra, super jesteś. Musimy się tu zapisać, tylko że kurde, no boję się trochę, bo zaraz pryncypał się przyczepi do mnie, pan dyrektor. I będzie muka. Ale dobra, nie bójmy się, wjedźmy, zapiszmy się. Sawę mogę zrobić i to jest bardzo ważne. Także moi drodzy, udało nam się zrobić postępy. Mamy już skończone 10% gry, także postęp jest bardzo brawurowy. I to był kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Bully. Mam nadzieję, że wam się podobało. Także pamiętajcie, żeby obczajać inne serie. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to sprawdźcie też poprzednie odcinki. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!